Leci? Tak, tak, tak. Raz, tak. raz, raz. Aha, teraz słychać mój seksowny głos? Ty nie jasz lub nie? A... Eee... Koleżeńsko, koleżeńsko, czasem jaram. O kurna! To będzie zajebiste. Dobra. Dzień dobry, dzień dobry. Cześć. To jest y, ciekawe, nie? Że, że kurczę, że znamy się y, i możemy sobie tak naprawdę pogadać, bo ja myślę, że jest dużo takich aspektów z Twojego życia, których ja, ja mogę nie zdawać sobie do końca sprawy. Nie tyle może z samych faktów, y, jakie miały miejsce w Twoim życiu, ale na przykład twoje perspektywy na pewne wydarzenia, które miały miejsce. Nie? To jest takie ciekawe, że możemy. Wywiad to jest takie ciekawa przestrzeń, w której tak naprawdę wiesz, dokonujemy takiej wiwisekcji siebie nawzajem, a no, w tym przypadku ty niestety jesteś ofiarą mojej <laughs> wiseki. Znaczy ja będę pierwszy raz jestem na wywiadzie z kimś, kogo znam prawie całe życie, więc tak, to tak, będzie to specyficzna to jest, sytuacja. Jest specyficzna Ale skoro. możemy lecieć. Ale dobrze, lecimy w takim razie. No to moim zadaniem jest tutaj wszystkich państwa i przede wszystkim bohatera dzisiejszego naszego podcastu, podcast, Discast, powitać w tym miejscu. I zasadą tego podcastu jest taką, że gość przedstawia się sam, dlatego, że nie chcę nic pomylić, nie chcę nic powiedzieć, co byłoby niewłaściwego. Poza tym chcę usłyszeć co tak naprawdę na wstępie ty o sobie myślisz, kiedy się przedstawiasz? Więc proszę bardzo, kolego, przedstaw się. Aha, dobre. Wojtek Kurbański i, i widzisz, kompozytor, producent. To fajnie, że poruszyłeś, że powiedziałeś, że co bym chciał samo sobie powiedzieć, bo ja mi się to zmienia. Ja mam takie momenty, lata w życiu, kiedy zamieniam sobie kolejność tego, jak się opisuje. Czy na przykład kompozytor, producent, nie wiem, DJ kiedyś, czy. czy Potem producent, kompozytor. W różnych momentach czuję się bardziej producentem, w innych bardziej kompozytorem. Inne rzeczy przestają mieć dla mnie takie znaczenie. Rozwijam się cały czas, więc pewne moje marzenia spełniam. Kim bardziej chciałem być, kim może stałem się troszeczkę nie bez. bez... Bez własnej woli aż tak bardzo, więc yy, na ten moment bym się dzisiaj przedstawił jako kompozytor-producent. No, no ładnie. No, to, to jest takie, wiesz, to jest jak, jak jesteś, jesteś doktorem, potem jesteś doktorem habilitowanym, prawda? Więc jakby to jest jesteś... No, jesteś... Legalne, różne funkcje <laughs> pełnię, wiesz. Ja mam cały czas w moim życiu zawodowym takie właśnie starcia wewnętrzne i czasem nie zawsze złe, bo to, to, to są fajne między właśnie tym światem producenckim, a światem... Yy, Muzy bardzo mocno już muzy muzycznym, pro kompozytorskim i one się bardzo często idą w parze, a czasami się też znoszą lekko. No bo ty już długo, długo siedzisz w branży, prawda? To już jest... Yy... Ile będzie? Kiedy? Co będziemy świętować? Jak jaka będzie okrągła rocznica twojej obecności w branży muzycznej, Wojtku? No będzie za... No, będzie za trzy za lata jakoś, no? Czy za, albo za dwa jakoś, będzie 20 lat, jak się zajmuje muzyką. Można powiedzieć w pewnym sensie profesjonalnie, Wow, to jest liczba. Pierwszego jakiegoś wydanego kawałka gdzieś yy, przez Bognę świątkowską na jakimś, jakiejś składance. No tak. tak, Legendarna tak. Bogna, oczywiście. Gdzieś na, na początku lat 2000, więc, więc to będzie no, 20 lat. Ale zajmuje ja się muzeum, myślę, że już 20. czekaj, 23 lata. No bo tu, miałem 14 to, lat to, wiem to, pierwszy to... bit. To musi powodować u siebie, jakby, taką doskonałą perspektywę muzyczną, prawda? Jakby obserwowałeś, jak scena się zmieniała na, przek na przekroju dekad, będąc jednocześnie. No bo to jest takie. Bo ty pochodzisz z tego ciekawego pokolenia, że, że jednocześnie jesteś pokoleniem już zarażonym technologią. No, to, to najważniejsze chyba w ogóle w, moim, w mojej drodze muzycznej, że ja jestem. Jak sobie tak analizuję, to faktycznie ludzie w moim wieku, czyli teraz około ludzie przed 40, no to są ludzie, którzy. Plus, minus, tak? To zawsze jest jakoś uśrednione, ale że tak pierwsze pokolenie, które w pełni korzystało już z mocy komputerów, że. I internetu. Tak. Nie? Jak mhm. moje ciocie, czy tam starsi koledzy, oni już tam. Czy moja starsza siostra, ona jak miała komputer, ale ona jeszcze była bardziej analo analogowa w tym wszystkim. Koniec końców sięgała po encyklopedię tradycyjną pwn no ja nigdy, wiesz, już od pewnego momentu po prostu bezsensowny ruch wyciągać jakąś wielką księgę, jak można już było korzystać z tego wszystkiego tak, w internecie. Tak, tak, no A Oczywiście po nas przy pokolenia, które te komputery już wykorzystują w jakiś sposób totalny, którego pewnie już my nie tak ogarniamy, ale myślę, że jestem pewnie już ostatnią osobą, z którą by się ci najmłodsi dogadali w swoim języku, tak? Że jasne. dalej mhm. to są już... Już ludzie, którzy po prostu, w którym komputer się pojawił w pewnym momencie i one sobie już tak istnieją, a u mnie komputer, jak wjechał po prostu w gimnazjum, tak wiesz, zmienił mi życie, wywrócił do góry nogami, jest absolutnie najważniejszym instrumentem muzycznym od zawsze. I jak ktoś mnie pyta, na czym gram? No, gram na komputerze od, od lat. Tak. No i <grym> to niektórzy jest... jeszcze mówili, że gram w komputer, To mnie komputer. irytowało całe życie. No <grym> tak, tak, ale ja mówię też o moim jakby muzycznym świecie, no to jest mój główny instrument. Absolutnie. To jest instrument, który otworzył mi drogę do wszystkiego, gdzie jestem i jestem ogromnie mu wdzięczny i to często się pojawia w ogóle w dyskusjach, teraz jako jestem rodzicem, więc już się te dyskusje pojawiają od tej strony, ale też wielokrotnie wcześniej byłem świadkiem dyskusji, kiedy ktoś na przykład mówił, oj, te dzieciaki tylko naszaniają w te komputery, tak, tam tak, muszę tak. mojemu odciąć, to ja mówię, spokojnie, zastanówcie się trzy razy, czy na pewno odcinać, wiesz, dzieciakom komputery, bo mój tata był świrem technologicznym i po prostu uwielbiał to, że mam najnowszego Pentiuma, jarał się tym, kompletnie nie umiał w komputery, więc on się realizował tym, że ja mam dobre komputery, więc jak się pojawił, pamiętam, jakiś Pentium to on, to on jechał i, i, i wyciągał jakiś prototyp jeszcze nowszego, żeby miał na pewno najlepszy. No właśnie, Wojtek. A jaki był w ogóle twój pierwszy, pierwszy, pierwszy twój komputer? Ja mam całe życie, mogę dzielić na komputery. Pamiętam każdy etap, jakiego, kom, jaki komputer miałem. No to dawaj. No dawa, dawa, to to najpierw, najpierw, najpierw pamiętam oczywiście te wszystkie Atari, te wszystkie jakieś takie konsole. No to to jeszcze był etap, kiedy grałem, ale potem miałem e, Pentiuma 90 Ojej. albo Pentiuma 75, albo 90. Tak. Wtedy pamiętam, że. Że to też właśnie tata się gdzieś wystarał, gdzieś za granicę przywiózł, bo koledzy raczej mieli wtedy jeszcze 3,86, 4,86. PNP, nie legendarne. Tak, 90, P, tak. tak więc ja tutaj miałem Duma w... się na nie grało. Tak, tak, w Duma. Polanie ładne. Mieli <grym> byli, <w polanie, grym> byli w Polanie, tak. Polanie, tak. <grym> okay, teraz, też, teraz też old schoolem zaleśiliśmy kompletnie. No, więc Pentium, potem był Pentium, Pentium 200, potem te wszystkie Core, Intel i tak dalej. No to te wszystkie etapy, i to każdy z tych. Etapu w moim życiu wiązał każdy nowy procesor, każdy nowy dysk powiększony wiązał się z jakąś rewolucją dla mnie. Bo ja wtedy instalowałem nowy program muzyczny, nowe sample, nowe kontrolery mogłem podłączać. Ja już le... oczywiście do pewnego momentu również grałem w gry po prostu, ale, ale to powoli odchodziło w coraz mniejszą miało, miało znaczenie, aż do momentu gdzieś już właśnie liceum, gdzie absolutnie już nie grałem żadną grę na komputerze, tylko naparzałem, naparzałem muzę, ale też grafik, grafiki robiłem, jakieś okładki sobie oczywiście, nagrywałem filmiki, do których układałem muzyczki, montaże jakieś robiłem, co zresztą wszystko potem wróciło do mnie jak bumerang w życiu. Także dla mnie komputer był ogromnym, ogromnym rozwojem i wracając do tego, co na początku zapytałeś, właśnie ile lat robię muzykę, no to Tyle co, tyle co komputery domowe. <laughs> I... Jestem tak starek jak technologia. Tak. Wtedy mhm. się zacząłem tym zajmować. Na początku 2000 lat zacząłem już muzykę wydawać. Yy, z dość dużym na początku jakimś takim sukcesem, bo jako wiesz, małe dzieciak. Yy, te, te moje pierwsze utwory poszły do tam, prawda, światowej, dużej wytwórni no będziemy, w tym będziemy, kompoście. Będziemy, tak. będziemy o tym rozmawiać. A, widzisz, no potem przez wiele lat się tam bujałem i szukałem swojej drogi. No i... Czyli, ty, słuchaj, Wojtek, to można o tobie powiedzieć, że trochę jakby... Jesteś jakby m, twoja kariera muzyczna jest w jakimś sensie tak, takim, takim, wiesz, takim, takim efektem e, w ogóle tej rewolucji technologicznej, która nastąpiła m, na przełomie lat 90., -tych, 2000, -tych, tak? Jakby tego, że. Tak, absolutnie. Że, 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 że... Absolutnie jestem dzieckiem rewolucji komputerowej. No, no, bo kiedyś, wiesz, kiedyś muzykę tworzyli muzycy, tak? To było takie dumne słowo. K kompozytor, e, filharmonia. Mi się od razu okaże, wiesz, takie słowa. Mi się, ja widzę takiego człowieka, wiesz, w czarnym fraku, który dyryguje Oczywiście, znaczy one cały czas są aktualne te słowa, ale. Ale tak, bo wiesz, bo to ludzie czasami mylą, że komputery to elektronika. Mhm. Muzyczna, muzyka elektroniczna jest związana z komputerami. Oczywiście jej ogromny etap, tak, ale ona przez wiele, wiele lat wcześniej już była, była muzyka elektroniczna, bo się pojawiły syntezatory. Czyli ogólnie muzyka elektroniczna to muzyka od czasów, kiedy. Powiedzmy, pojawiły się urządzenia, instrumenty sterowane napięciowo, sterowane różnymi modułami elektronicznymi, cyfrowymi, później i tak dalej. Ale to wszystko przecież było jeszcze przed komputerami. Bardziej taką osią prawdziwą rewolucji jest, jest wcale nie to, kiedy ona była elektroniczna, a kiedy nie. Ale wydaje mi się, że najważniejszą osią teraz do podziału tej muzyki współczesnej i nie jest, kiedy człowiek, który ją robił, to był Właśnie starego myślenia, znaczy starego, tradycyjnego myślenia twórca, a kiedy muzyk, kiedy po prostu dziecko rewolucji komputerowej. I to wcale nie było, kiedy się pojawiła elektronika. Ona się pojawiła już wiesz, w latach 70., -tych, 80. -tych, przecież miała piękny rozwój, ale cały czas to po prostu byli ci sami muzycy tradycyjni, klasyczni albo rockowi, albo wszyscy ci, którzy wyszli od żywych instrumentów, którzy tylko zamienili te instrumenty. Z y, pianina na syntezator. No Więc tak. on dalej Aha. grał z tym samym myśleniem. A, 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 a ta, dla mnie ta oś najmocniejsza przebiega w momencie właśnie, kiedy pojawiły się komputery domowe, kiedy można było robić muzeę na programach komputerowych. no, tak I ta elektronika od tych lat to jest dla mnie. To Czyli jest, że tak naprawdę stałeś się, jakby robiąc muzykę w ten sposób, człowiek jakby stawał się kompozytorem, producentem, tak? Jakby, no bo to, weszła ta produkcja. Tak weszła mocno. ta produkcja, przestał być ważny ten aspekt wykonawczy na tych syntezatorach. Nie, już nie trzeba było grać tak jak na pianinie, tylko jak na syntezatorach. tylko w ogóle można było jeden klawisz sobie składać przyciskać, po składać prostu. klocuszki, układać mozolnie rzeczy i ta, to pokolenie dopiero muzyków. I taki był e... twój początek, rozumiem. Mój był taki, a też oczywiście byłyby dla mnie moi mistrzowie, którzy byli dla mnie prawdziwymi mistrzami, to nie byli ludzie, którzy tworzyli koniecznie naj, naj, najgłośniejszą muzykę elektroniczną w danych czasach, tylko ludzie, którzy którzy już myśleli tym nowym systemem. Bo ja na przykład, jak ja byłem młody, no to było, byli różni elektronicy. Był Jean-Michel Jarre. Oczywiście. I był Afex Twin. I tu na przykład bym... Pamiętam jeszcze taki... Tak, no różne takie składy, więc y, różne różne ekipy, ale tu specjalnie przywołałem tych dwóch, bo jeden był, jest, jest klasycznie myślącym człowiekiem, który robił elektronikę, Jean-Michel Jarre, wspaniały artysta i uważam, że bardzo w, ważny dla tej dziedziny. No ale to był właśnie ten muzyk, co... C, c, co, co, co grał po prostu na elektronicznych rzeczach i układał swoje utwory. Nie do końca jeszcze, niekoniecznie w, w, w całości, może mi, gdzie nie gdzie, gdzie tak, ale, ale jako cały, cały to artysta to nie jest dla mnie jeszcze muzyk myślący tą muzy współczesną elektroniką. A, a, a był Afex Swing, który już właśnie yy, jako pierwszy dla mnie taki poważny gracz użył, użył te już, już komputerów domowych, już to był ten współczesny. Elektronik, tak? W ogóle uważam, że naj, najgenialniejszy twórca elektroniki w historii do tej pory to jest Afex Twin, to jest moje zdanie prywatne, ale absolutnie jestem jego pewien, że to jest, to jest największy geniusz. Jakbym, jakbym miał wskazać jedną osobę, która zrobiła dla muzyki elektronicznej najwięcej w historii muzyki, to, to był to Richard D. James. I, I on właśnie już jest z tego rozdania. Yy, on na pierwsze płyty nagrywał jeszcze pod koniec 80., czy tam gdzie na przełomie Selected Ambient Works, yy, jakieś takie rzeczy, ale to już były w o też o komputery, potem już absolutnie programował wszystko, to było wszystko w kompie, był w sekwenserach komputerowych, no, był absolutnie geniuszem, no i ja się wychowałem w ogóle na, na nim również. Chociaż myślę, że na bardzo wielu twórcach, ale teraz już po latach, jakby widzę, to był, był najważniejszy, Patrząc kto zrobił rozstrzał muzyczny i zasięg Twojej działalności i twórczości. No to jakby musiałeś słuchać różnej muzyki przez te wszystkie lata, bo. Tak, ale afeks o tyle był dla mnie ważny bo i dlatego i dla, i dlaczego też. Bo ja w pewnym momencie świadomie się zorientowałem, że ja też chcę robić bardzo różne rzeczy, bardzo różną muzykę. Też chcę być gościem, co jest po. Po, jakby po, po wystrzelony na różne stylistyki. I tu był dla mnie był wzorem też Affects bo on, on robił, ja wiesz, ja jako dzieciak się zasłuchiwałem w jego takie płycie e, e, Drugs na przykład, albo Richard D. James, czyli płyta jakby sygnowana jego, jego, jego imieniem i nazwiskiem. E, takie dwie płyty, w których były i piękne w ogóle w klasyczne jakieś kompozycje na pianino preparowane, albo takie skomputeryzowane też, ale ewidentnie na piano i po totalnie, wiesz, yy, drum'n'bassowo, nie wiadomo w ogóle do tej pory, to do tej pory brzmi w cholerę świeżo. Na jednej płycie miałeś taki rozszał od, od wzruszających, emocjonalnych traczków po po prostu takie, do, takie pokurwione rzeczy, że, że wiesz, uszy więdły. A to ciekawe co, jest bardzo, co mówisz, bo moim zdaniem to bardzo dobrze oddaje twoją jakby jak się słucha twoich kompozycji ogólnie rzecz biorąc, czy to jest muzyka filmowa, czy to jest muzyka, czy to projekt rysy, e, fenomenalny, czy jakiekolwiek inne rzeczy, ja zawsze mam takie wrażenie, że słuchając ciebie, że w tym jest zawsze taka nutka melancholii w tym wszystkim, że jest jakiś taki smuteczek gdzieś na końcu tego, 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 tego wszystkiego. Nawet, nawet jak robicie mocne rzeczy, to i tak to jest gdzieś tam, zawsze jest ten taki, ten taki e, smuteczek. No bo to jest super, wiesz, jak właśnie orientujesz się, że masz taki, taki zasób wielki możliwości, że możesz robić, dzięki temu, że robisz muzeę. O komputer. Mhm. że Możesz sięgnąć po każde możliwe brzmienie. Nie. Możesz być stylistycznie wszędzie, możesz zrobić każdą amplitudę wszystkiego napięcia, głośności, przestrzeni, możesz masz kosmos przed sobą. No to wtedy możesz, możesz sobie zestawiać bardzo skrajne rzeczy ze sobą. I, i, I ja po prostu szybko zauważyłem, że pięknie się zestawia, wiesz, hardkorowe brzmienia, stopy, basu i wpierdol techno z, z pięknymi emocjami, czy też pozornie odległe rzeczy. Myślisz, że to jest. Y że to jest właśnie sekret jakby twojego, no nie chcę powiedzieć sukcesu, bo to na pewno sekretem twojego sukcesu jest ciężka praca i ogólnie rzecz biorąc to, że spędziłeś po prostu miliardy roboczo godzin siedząc na tyłku i klecąc tą muzę, mówiąc brzydko. Natomiast myślisz, że to jest element właśnie tego jakby taki, taki twój, taki wiesz, twój faktor X. No taki mój ma pewno benchmark jest tak, że przemieszanie ze z, y, tej, tego takiego, takiej melancholii, na pewno jednym z nich jest to, że nigdy nie dobijam gwoździa, czyli nie jestem ewidentnie wesoły albo ewidentnie smutny. Ja Perfekcjonistą? Tylko... Długo siedzisz nad muzą? To też jest zmienne, wiesz, to zawsze ten, zawsze były różne... Zależy, ile płacą. Nie no, byłem <laughs> przez... <laughs> nie no, wiadomo, jak robię zlecenie, no to pracuję nad tym tyle, na ile, ile wiem, że wymaga tego ten, ale ta te... praca, ale nad moimi rzeczami to mi się zmieniało na przestrzeni życia. Ja byłem zajebistym perfekcjonistą przez lata, myślę, że to dobry schemat w tą stronę. Bo... Na TEDxie mówiłeś, opowiadałeś historię, że bardzo często, jeszcze jak robiłeś w reklamach, że e, dzwonią do ciebie klienci i mówią, Panie Wojtku, to nie musi być dobre, to musi być na jutro. Tak, 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 tak. To jest częsty brief, że nie musi być najlepsze, może musi być szybko. A czy ja myślę, że mi się ten schemat ułożył szczęśliwie dosyć, że będąc dzieciakiem, byłem zajebistym perfekcjonistą, i myślę, że to może nie być standard, y, takie ułożenie, że raczej wydaje mi się, że człowiek z wiekiem dojrzewa do tak, tego, żeby dopracowywać tak, tak, rzeczy. Ja mam na odwrót, jak byłem szczylem totalnym, to wszyscy, wszyscy moi znajomi wiedzą, znają mnie z tego, że wiesz, że siedziałem po prostu... Potwierdzam. Do, do, no tak, dokładnie, że ja po prostu rzadziej bywałem na, na podwórkach i na, na piwku, chociaż o! też oczywiście, <laughs> Ta, ale dopóki nie zelowałem tam każdego detalu, Rozumiem. a tym, że wychodziłem, mm -hmm. zawsze nagrywałem to na jakąś mp czy na słuchawki, czy na płyty jeszcze w drodze, zawsze przesłuchiwałem, czy na pewno jest idealnie, a potem poprawiałem 100 razy, a teraz w miarę upływu lat absolutnie mi się odwróciło, że potrafię, wiesz, tak jak z Tymkiem z produk produkcję zajebać, wiesz, po dwa utwory dziennie i po prostu nigdy już nie wrócić do tego, nie poprawiać i tak dalej. Ten twój perfekcjonizm lat młodzieńczych przekłada się na oceny w szkole? Nie, 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 tylko na muzykę. Co ty? Co to to ważny disclaimer. Tak, tak, tak. Nigdy bez przesady. Tam się jeszcze tak nie starałem. Nie, ja miałem absolutnie po prostu marzenie od, już od pewnego momentu, że chcę robić muzykę tak duże i tak tam tam że wkładałem całą energię. w we wszystkie inne rzeczy dookoła absolutnie olewałem totalnie. Nie istniały praktycznie szkoły, wiesz, jakieś no, inne, inne, rzeczy, inne obowiązki. Tak. Już się wszyscy, jak się zorientowali, już moi rodzice też to już też odpuścili dosyć szybko. Ale widzieli, że widzieli że wkładam gdzieś tą energię, wiesz. Ale potem mówię, potem mi to zeszło. Zszedł mi ten perfekcjonizm. A dlaczego mówię, że to jest szczęśliwe ułożenie w tą stronę? No bo co miałem się nauczyć za dzieciaka dzięki temu ciśnięciu, dobijaniu, co się nauczyłem, a teraz... Mogę odpuścić i Czy korzystać skorupka z skorupka nam za młodu nasiąknie? Jakoś tak, było powiedzenie takie bardzo oldschoolowe. <noise> tak, coś. E, Archaiczne. Ale dobra, słuchaj, Wojtku, e, bo, e, bo tak, bo fantastycznie się ciebie słucha, jeżeli chodzi o te historie związane z muzyką i, i jakby o w ogóle twoją perspektywę na to, jako człowieka, który ma gigantyczną wiedzę na ten temat. Ale ja chciałbym tak trochę cofnąć się do początku, bo, 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 bo wielu naszych słuchaczy, którzy będą prawdopodobnie kliknął sobie na nasz podcast y, i będą chcieli posłuchać, o, za ciekawy człowiek, Prawdopodobnie zakładam, że może niekoniecznie wiedzieć jeszcze kim tak naprawdę jest Wojtek Kurbański. I myślę, że to wynika trochę z tego faktu, że producenci to są takie osoby, które są troszeczkę schowane gdzieś z tyłu, działają gdzieś tam w tych takich meandrach świata muzycznego, których przeciętny słuchacz to raczej w ogóle się nie zastanawia nad tym, a tak naprawdę no ty jesteś człowiekiem, który tym wszystkim trochę kręci. I to co się wydarzyło w ostatnim czasie u ciebie, no to są w ogóle zaskakujące jakieś fantastyczne historie. Ja w ogóle miałem zacząć od takiego żartobliwego pytania, nasz wywiad. Teraz tutaj się teraz zrobię coming out z tym, że pytanie brzmiało: że przy barze siedzi gwiazda dawno zapomnianego talent show znany hip-hopowiec, który mówi, że hip-hopowcem ani raperem nie jest oraz arcyutalentowany kompozytor i producent, który pracował przy nominowanym do Oscara filmie. I pytanie, do kogo podchodzi przypadkowo osoba po autograf. No i, haha, no wiadomo, że nie do ciebie, jako talentowanego kompozytora i producenta, który pracował przy nominowanym do film, Oscara filmie. Ale w świetle ostatnich wydarzeń, to, to wcale nie jest. To, to już nie brzmi dobrze. To brzmi bardzo płasko, to pytanie. To jest trochę na poziomie kabaretów, że chłop przebał się za babę i haha. E, bo ty jesteś po prostu dzisiaj, to że wymusiłeś określenia człowieka, no człowieka orkiestry, tak naprawdę. Bo e, dokonanie ostatnich dni, drodzy państwo, bo to jest ważne, żebyśmy sobie to ustalili. Przede wszystkim Fryderyk, za którego Ci serdecznie gratuluję, bo był absolutnie zasłużony. Dla Ciebie i dla Łukasza, z którym współpracowałeś przy projekcie Rysy i przy albumie, za album Roku Elektronika. Gala bez Salerów Empiku. Dyrektor Muzyczny, panie dyrektorze. Koncert razem z Ukrainą z udziałem wybitnych gwiazd polskiej estrady. Dyrektor muzyczny, nominowany do Nagrody Polskiej Ścieżki Dźwiękowej roku za, na Festiwalu Muzyki Filmowej. No tak, no, dzieje się dużo ostatnio, to prawda. Że... No i przede wszystkim jeszcze nie zapomnijmy, fenomenalna trasa koncertowa Tymek Urbański, w ogóle płyta, która jest absolutnym objawieniem na moim zdaniem skromnym na polskim rynku muzycznym, w ogóle czymś niesamowitym i totalnie wywalającym z butów. Yy, Koncert, na którym byłem, Tymek Urbański, jedno z fajniejszych przeżyć muzycznych mojego życia, powiem Ci zupełnie szczerze. Czułem się jak na melu Mansonie w latach 90. po prostu zajarany. A czy wiesz, co, no, dużo się teraz skumulowało, dużo rzeczy, które wymieniłeś, to jest efekt pracy wiesz, wielu lat i też cały, całego zespołu mojego i, i który się po prostu skumulował faktycznie na początku tego 20, 2022. Więc rzeczywiście teraz to ten rok, ten rok jest jakimś kosmosem. I, I też w ogóle dużo rzeczy jest efektem naprawdę wielu lat pracy i, i planu jakiegoś na to wszystko. Więc rzeczywiście, jak, jak zaczęło się od żartu, że ktoś mężczyźnie się producentów nie, nie rozpoznaje, to prawda i to jest naturalne, no, bo rozpoznajesz frontmenów, ilu z nas wie, kto naprawdę pisał, nie wiem, piosenki, prawda, gwiazd, które kochaliśmy za dzieciaka, a, tak, a za tym stało. Stało wiesz, wielu utalentowanych ludzi, ale ten, ten, ten rozpoznawalność i i, 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 sława, i to, to wszystkie rzeczy zgarniali frontmeni, ale też oni na siebie, pamiętajmy, biorą też bardzo dużo. Obciążenia z tym związanego. Yes, i... Popularność sama jest tak, dużym popularność dużym Całe też presja też muszą jednak dźwignąć to potem scenicznie. No to jest różnica, nie między byciem znanym, tudzież rozpoznawalnym, a byciem popularnym. No prawda? jest myślę, że też to nie jest naprawdę proste. I ja się oczywiście na różnych etapach życia tam trochę o to ocierałem, znałem to, jak kiedy rysy były bardziej w takim swoim rajdzie pierwszym, no to faktycznie. Co się zdarzało, czy ciągle, że ktoś poznawał, ktoś robił zdjęcia, ale to było fajne, ciekawostką tutaj gdzieś w sklepie, w hajemie, tu gdzieś w knajpce, tu wchodzę to, gdzieś i nagle ktoś puszcza wiesz, rysy i pokazuje paluszkiem i kciuka z zabaru, że zna i od razu puszcza to jest ten jakiś numer, więc takich sytuacji oczywiście było sporo ale one są jeszcze fajne, ale jak pracuję z bardzo wieloma przecież ludźmi, których popularność jest po prostu jakaś gigant, no jest gigantyczna, typu Tymek, typu Julia Wieniawa, no to z nimi to widzę jak bardzo są osaczeni tym, a nie mogą wyjść często do restauracji, zresztą zajechali już tego, nie wychodziliśmy często gdzieś po prostu połazić sobie, nagrywaliśmy na Pradze, a potem szliśmy sobie na, do jakieś praskiej knajpki, bo wiadomo było, że to się może skończyć ciągłym byciem obserwowanym, wytykanym palcami, więc myślę, że to to jest duża cena, którą płacą, ale rzeczywiście, a producenci, kompozytorzy, autorzy różnych komponentów muzycznych to, to są ludzie często y, takie szczury studyjne, wiesz, ludzie bardzo oddani swojej giki, geek, prawda, wkręceni w to, i, i oni, oni nie są oczywiście najczęściej rozpoznawalni i doceniani, no pewnie na tyle najlepiej powinni. I każdemu to pewnie przeszkadza. Ja, ja, ja idę taką podwójną ścieżką, no bo ja z jednej strony jestem tym człowiekiem backline'u, back tyłów i robiącym te, te rzeczy właśnie, stojącym za tymi projektami gdzieś od profesjonalnej strony, no, ale z drugiej strony też no, mam cały czas. Yy, jest po prostu bardzo wielu producentów, którzy produkują i robią to świetnie, ale nie, 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 nie wchodzą w repertuar solowy, tak? Nie mają swojej drogi. No, a ty masz a jak ja najbardziej dokonania, takie. Bardzo. Solowe, tak. Tak. No, całe życie bardzo mocno rozwijam swoje solowe dokonania. No, nie śpiewam, to tylko tyle, no, ale, ale bardzo. Tak, tak, może kiedyś ale to może... Słuchaj, możesz zawsze zacząć rapować. Znam takich, co nie śpiewają, a rapują. Dokładnie. Ale wiesz, ale ogólnie cały czas inwestuję też w życiu w tą drugą ścieżkę solowego, po prostu artysty solowego i posiadającego swój repertuar, wypowiedź swoją artystyczną, nie tylko będącego producentem iść nagrań, ale też bardzo wielu swoich. No i za tym idzie, idzie to, że to się tak rozwija, prawda? Że, 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 że wchodzę w kolejne projekty. Mówisz też, że dużo w różnych, no tak, bo, że w różnych miejscach dużo, a ja ci powiedziałem, że to efekt wielu lat pracy, bo, bo i tu znowu wrócę do tego, tego w cudzysłowie może efekt swina, tak? Że ja sobie otworzyłem parę ścieżek w życiu, bardzo takich, twór, jeśli chodzi o rodzaje twórczości, czyli że na przykład bardzo lubię pisać takie bardzo wymyślać, wzruszające jakieś melodie na, pi na piano, wzrusze i tak dalej. Z drugiej strony uwielbiam wpierdolki, techno i, i wiksę. Czasem to ze sobą zmiksuję i, i gdzieś tam z tej koncepcji wynikają rysy. Ewidentnie, że to był pomysł na to, żeby połączyć właśnie taką melancholię z jak największym zatraceniem i wpierdolem. I oczywiście to ci, ci, co kochają w Pierdol, mówią, że jest za mało w Pierdolu, ci coś. Ja tak, tak, tak. tak, że rysy takie po środku i tak dalej, ale to to, jest, to był koncept na ten projekt. I bardzo wiele ludzi to przecież przekonało. Więc ja lubiłem do filmów rzeczy robić, sam sobie nagrywałem kiedyś te filmiki montowałem. Więc to jest to jakaś kolejna droga. I tych dróg sobie tworzyłem ileś, i to wszystko gdzieś tam całe, całe życie ciągnąłem, nie odpuściłem tej ścieżki. Gdzieś I'm getting a crisis. kryzys w życiu, kiedy pomyślałem sobie, że nie, no, że muszę się na coś zdecydować, muszę się ujednolicić. Pamiętam, wtedy powiedziałem mojemu, mojemu mistrzowi, y, Tymkowi Borowskiemu z Sulejówka, przy, przy, przy przyjacielowi, z którym wiele lat konsultowałem wiele rzeczy artystycznie, właśnie o tych rozterkach i powiedział mi, że się, że się a, pamiętam jak dzisiaj, że artysta się jego zdaniem kończy wtedy, kiedy próbuje się uspójnić. Y, kiedy próbuje być konsekwentny. Na, bo to jakby to musi być, to ty, by, muszę iść, muszę iść samo swoją drogą. Jak ty będziesz się starał być konsekwentny do siebie, to jest już początek końca. tak miałem, dobra, okej, okay, zajebiście to. Wojtek tam do siebie powiedziałem, żebym się od siebie odpierdolił i sobie nie próbował uciąć niczego, co ja chcę robić jednego dnia wiesz, elektronikę, drugiego dnia hip-hop, trzeciego dnia coś na piano, to w ogóle taka będzie moja droga. I ja w takim razie będę artystą, który nie, właśnie jego stylem będzie ta wielość. I to jest mój styl, ta, ta równorodność. I, I to potem nie odpuściłem tego i to po latach rzeczywiście jakby w jakimś sensie procentuję tym, że udało mi się w każdej z tych dziedzin po prostu mieć swój poziom. Jak robię filmy, to robię już dobre filmy. Jak robię produkcję, to, 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 to robię dobre produkcje. I wiesz, jestem w, się, się spełniam w każdej z tych, z tych dziedzin I, i może kiedyś sobie na starość, wiesz, pomyślę. Że ewentualnie tam jakąś redukcję zrobię, że nie trzeba robić wszystkiego. Ale póki jeszcze mam siłę i coś tam. Że... Pójdziesz na lekcję ta, ta, ta. <noise> śpiewu. <noise> 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 tak, tak. I się zapisałem nawet. Naprawdę, że zapisałem. Tak, z ciekawości się zapisałem z miesiąc temu na, na, na śpiew. No proszę. Obok mojego studia jest salka, i, 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 gdzie dziewczyna uczy, i pomyślałem kiedyś do niej i wziąłem, że chciałbym do niej wpaść. Bo pomyślałem, nawet nie chodzi o to, żeby się nauczyć śpiewać, tylko. Żeby dowiedzieć się, na jakich jakościach wiesz, pracują wokaliści, z czym Bo ja trochę wiem oczywiście, że z przeponą, z oddechem, ale tak, tak pójść i pójś, wiesz, zobaczcie. Jak dużo byś pracował, byś dużo z, wiesz, z ludźmi zajmującymi się, kurczę, czymś, czego nigdy nie robiłeś, to, to, to warto sprawdzić, nawet nie, że wiesz, z czym się czym, wiedzieć, tak, Z czym wiedzieć, jest problem? Tak, nie, jakby z czym jakby oni jakby... tak, dokładnie, żeby mm -hmm. potem móc rozmawiać z wokalistą i nie mówić mu czegoś, bo wiem na przykład, że przez kwestię oddechów to on. Na przykład robi jakąś pauzę gdzieś, bo po prostu tego tam potrzebuje. Albo to tego, wtedy już że, z, że, że zjadł ciastko Albo przed śpiewaniem. Dokładnie. Na że, tak, żeby zrozumieć po prostu ten świat. Bo absolutnie. Każdy świat, myślę, już tam wdepnąłem jakiś, a w, ale a, 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 a w, śpiewanie jest czarną magią, niesamowite, też. ja naprawdę nie wiem, jak, wyda, jak się wydaje dźwięk. Ja nigdy nie zaśpiewałem nawet gamy, ale nikt mi nawet nie powiedział, jak, jak, Słuchaj, jak on się Słuchaj, może odejdzie ten dzień, że Urbański wyda płytę, nie, Urbański to po prostu solo, bosanowa, z gitarą. I to będzie mój koniec właśnie. A to byłby piękny, piękny tak. finish, wiesz, jakbyś tak. na koniec swojej kariery Sz... muzycznej jeszcze wydał Pięknie wszystko 40, szło, a szło tak pięknie, tak, koniec tak spierdolił. Myśmy cię zapamiętali, bo wiesz, pamięta się jak, jakby to, 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 co na końcu, nie? Jak, jak, jak... zaczynał jak kończył. Ko, jak kończył, no dokładnie. Co no, to, to, to więc... po środku, to nieważne. To. <laughs> <laughs> Także to, jest, to byłoby na pewno ciekawe. Ale Wojtku, słuchaj, bo ja mam do ciebie małą niespodziankę. Dawaj, I, dawaj. I, 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 I przy okazji teraz jakby tego... Przy pięknej, jakby takiej podróży, którą sobie tutaj snujemy, twojej po, 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 świecie, po świecie muzyki, twoich doświadczeń i przeszłości i całej tej sytuacji. E, ja mam do ciebie takie tutaj dwa przedmioty. O kurde. E, ja chciałbym, żebyś sobie je obejrzał. <grym> O, ty kurcze. Drodzy Państwo, wy, wy tego nie radiowy. widzicie. E, to będzie na, oczywiście, wrzucimy zdjęcia tych przedmiotów e, na, naszego, nasze e, na nasze social media. Natomiast, e, Wojtko, chciałbym, żebyś opowiedział, co to jest w ogóle, jak to się stało, co to się stało. Te już Mateusz wywlok gdzieś z naszych lat dzieciństwa, bo tak jak wspomniałem, znamy się. Całe życie, można powiedzieć, do, yy, yy, takie płytki, które nagrywaliśmy, no więc tak, tak, co to jest, no to są płytki, które sobie, bo my jak byliśmy dzieciakami, robiliśmy tą muzę nałogowo, nagrywaliśmy bity, ja różne swoje b, e, e, instrumentale i, i, i marzyło nam się wydanie płyty. Zawsze, więc jakby nie mogąc spełnić tego marzenia w żadnej profesjonalnej wytwórni jeszcze w, na pewnym etapie, no to po prostu kolega, co miał najlepszą drukarkę, kolega, co miał tak. y, nagrywarkę płyt CD. Bo, bo, bo wy tego nie widzicie, to będzie wrzucone, jak już wspomniałem, na social media, ale to są, słuchajcie, to są takie najprawdziwsze nielegale, <laughs> jakie tylko można ja sobie wyobrazić. wyobrazić. I tak, nie da się, tak, ledwo wi widać, co to jest, tak. nie da się słuchać pewnie. Ale, no, ale to wiesz, serducho zawsze rośnie, no bo te przedmioty, które tutaj wziąłeś, wz wzruszają też, no bo one pokazują marzenia, jakie się miało. Mhm. Nie? No, no bo, bo który to, który to był rok? Tam 2005, 2004, tak? To, to może być jeszcze wcześniej, na 2004. O, no, no, 2004. Tak, tak, tak. No, tak, czyli to, tak. są, to są rzeczywiście. Na tej jednej po Jeden bit, tak? A na tej drugiej. Rodzaj... Bo na tej jest napisane bity. Zero, tam numer, któryś ja, a numer, któryś, któryś i któryś, któryś kradzione. <laughs> to były te czasy, nie? że kradło czasy, się bity. Oczywiście. Kradło się bity, dużo rzeczy się kradło. W ogóle wiesz, no, historia muzyki elektronicznej posiada taką swoją odnogę jak sampling, która jest w ogóle historią jednej wielkiej kradzieży. <laughs> Pięknej kradzieży. kradzieży. Kradzieży w jakiś sposób na pewien czas zalegalizowanej, bo przecież przez wiele lat. Była taka strefa, że się praktycznie nikt nie no dopierdzielał bo gdzie tu mamy gigantyczne banki sampli, po prostu nieskończona ilość samplowanej muzyki, dźwięków. Tak, tak, tak. No i ten sposób samplowania jest bardziej <laughs> wydajny i bardziej bezpieczny, bo, bo sampluje się teraz rzeczy i je tak przetwarza, że one są nie do tworzenia, nie do namierzenia albo nie, nie do udowodnienia. A kiedyś, kiedyś aż tylu możliwości nie było. Można coś było zwolnić, przyspieszyć, albo wydać pogłos, albo nie, albo odwrócić. Ale jednak yy, słychać było, koniec końców, czy to jest tam jakaś dzisława, Sośnicka, czy, czy inni. Czy inni. No i... I były te głośne sprawy, to się obserwowało z wypiekami na twarzy, że, że, że ktoś tam kogoś pozwał. Były te słynne mity, że można do 8 sekund, albo do czterech taktów, <laughs> oczywiście bullshit y, totalny, bo można było tyle, do ile ktoś po prostu się do tego przychrzanił, Dokładnie, albo nie. Albo nie Kiedyś się. taki prawnik wyjaśnił, zadzwoniłem, do, miałem, y, dostałem w prezencie od, od znajomego, menadżera wtedy mojego, mówi, zadzwoń do tam... Piotrka Piesiewicza, takiego znanego prawnika, co tam jeszcze pracował na Stanach przy Beastie Boysach, gdzieś tam przy clearingu i pamiętam, że z nim chwilę miałem okazję pogadać, tylko właśnie zapytałem, a ile można sekund samplować? A on powiedział, Wojtek, tyle, że nikt się nie dopierdolił. No tak, tak. <laughs> po tak. prostu jakby i te wszystkie mity. No ale mity i fakty, ale, ale prawda jest taka, że sampling miał ogromny, wiesz, ogromny, ogromny wpływ na muzykę. No i cały czas jest, tylko właśnie zawsze skamuflowany albo na, na legalnych źródłach. Jest gdzieś piękną też historią takiej redystrybucji, wiesz, jakiej recyklingu muzyki i cytatów i myślę, że już teraz niko zdrowych zmysłach no, do takiego naprawdę poczciwego, prawdziwego samplingu się nie, 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 nie dochrzania, no bo... Ale też dobra, nie ma co w to głębi wchodzić. Tak, czy owak, te no płyty są świetnym przykładem tak tych, zło, tych lat. Tych lat wczesnych. No właśnie, słuchaj, a bo... Mm... Twoje teraz stanie przypadło na lata 90. Tak naprawdę, no bo który ty jesteś rocznik? 8-6. 86. No to, to lata 90. Pamiętasz doskonale, tak? Początek lat 2000., tej całej przemiany. Polska wchodzi do Unii, Polska wchodzi do NATO, wszystko się zmienia w ogóle. Nagle zazłociły się no, pola zboża, niebo zrobiło się niebieskie nad nami, Z już nie szare, Bloki się zrobiły kolorowe, w ogóle przystanki autobusowe zaczęły mieć wiaty. Wakacje w Świnoujściu zmieniły się na wakacje w Rzymie. W Rzymie, na Krecie, na prawda? Krecie, no, dokładnie. No, Także dokładnie. wszystko się to zmieniało. Zmieniało. I słuchaj, no Lata 90., które, jest, które to, to jest w ogóle, no przeżywałem swój renesans. Zgodzisz się w, w, w szeroko pojętej popkulturze, w ogóle w naszych czasach. Teraz jest wielki powrót mody lat 90., dużo muzyki lat 90. jest czerpane. Z tego nasi koledzy, których tutaj serdecznie pozdrawiamy, mają zarąbisty podcast, Podcastek, który kompletnie skupia się na latach 90. I, i, i tylko i wyłącznie o tej tematyce opowiadają. I takie pytanie, trochę może z kapelusza, ale pytanie, które myślę, że jest bardzo. Bardzo, bardzo dobre w naszych czasach. Ważne. To jest to, jak ty wspominasz, lata 90. Jakby jakie. Jakie, jakie wspomnienia ty masz z lat 90. z tego okresu. Jakby, ja trochę trochę, 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 cię, m, trochę cię tutaj zawiodę. W tym sensie, że po pierwsze tak, zgodzę się z tobą, że teraz jest era lat 90. jeśli chodzi o, o recykling kultury, bo, bo były wcześniej 80. i na tym już wszyscy zrobili, już słyszeliśmy tych płyt milion, y, które powstawały przez całą dekadę, wiesz, y, powiedzmy, 2010 tak. i do teraz, a ewidentnie. Był moment, zresztą czekałem na ten moment. Pamiętam, świadomie na niego czekałem i rozmawiałem o tym z Łukaszem zresztą, że tak, kiedy ten te it wreszcie wiadomo. I tak, kurwa, jeszcze nie wjeżdżają. Jeszcze kolejna płyta, kolejna produkcja, nie wiem, Kuby Karasia dla, wiesz, świetne, świetne płyty z The Dumplings, ale bardzo utrzymane w latach 80. i to pokazywało, że w Polsce chociażby jest na ten popyt, na, na, tego, na ten styl ogromny. A my z Łukaszem dyskutowaliśmy sobie. Kiedy wiadomo no i wjechały. No i pięknie wjechały. Wjechały w elektronikę jak w masełko. Przez ostatnich kilka lat mamy po prostu już totalnie erę 90. Lat. Żadnych głębokich werbli. Już coraz mniej tych wszystkich Phil Collinsowych, czy, czy takich Stranger Thingsowych arpeggiatory na syntezatorach. Myślę, że Stranger Things w ogóle dobił gwoździa w muzyce, no bo to był tak głośny soundtrack bazujący na 90 latach. I on już ewidentnie po prostu powiedzieli tam już wszystko, zgarnęli wszystko, co się dało w e i absolutnie zamknęli ten rozdział. I pojawiły się znowu, właśnie synty brzmienia 90 lat. I one za chwilę też, wiesz, pewnie wejdzie w kolejna moda. Natomiast, i więc, ja muzycznie jak najbardziej te 90 -te lata doceniam i są ważne, ale jeśli chodzi o styl muzyczny, ale jeśli chodzi o moje wspomnienia. No to, 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 to mi się 90 lata kojarzą, tylko kru, 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 wiesz, z dostawaniem, Śmiało, powiedz, w dostawaniem kojarzą, z w papę pod dworcem, tak, z kradzionymi okay. portfelami, gonieniem, byciem gonionym przez, wiesz, dresiarzy tak. na Pradze i y, wypchniętym z, po, z pociągu moje przeżycie no, z mocniejszych. Y, tak, że gdzieś tam, yy, no szczęśliwie nic się nie stało, ale rzeczywiście, no, że to były takie nami, Bogu, czasy, więc... kiedy się wsiadało do PKP mm, i, wiesz, tak, szukało i można było się... dostać, tak, na mostku można było, prawda? Dostać most, tak. I pamiętam po prostu ten stres i zawsze taką ekscytację, no nie, nie, nie do końca fajną, że wiesz, wiesz szukało się. bez biletu jeździło to już w ogóle. też szukało się też innych ludzi, grupowało gdzieś w bezpiecznych przejściach, bliżej konduktorów, z przodu i tak dalej, żeby, żeby dojechać bezpiecznie. Więc to raczej z tym się ten Latisy kojarzą. Eee, muzycznie piękna tradycja, a, 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 a kulturowo międzyludzko lepiej o tym szybko zapomnieć. Eee, a, dla, a, a takie lata, wiesz, socjalnie dla mnie ważne i, i które wspominam, no to właśnie kolejna dekada. Czy początek 2000. Absolutnie tak? to jest moja dekada, moich najważniejszych wspomnień rzeczy, kiedy, czasów, kiedy właśnie zacząłem być aktywnym, artystą i kiedy stawiałem najważniejsze kroki w swoim życiu muzyczne i. I, i, I to jest ciekawy rozdźwięk, bo jako producent korzystam z tradycji muzycznych 90 lat teraz z największą przyjemnością, ale muzyka, która mnie ukształtowała najmocniej, no właśnie, jest muzyka w najgorszym no. teraz momencie, bo właśnie jest dokładnie z początku lat 2000, 2000 i ona absolutnie teraz nie jest, nie jest modna. I będzie, ale wróci. I teraz mam znowu to, że jakbym sobie usiadł z, z, z wspomnianym Łukaszem, to moglibyśmy no, właśnie pogadać, no kiedy wrócą te. Zero, zerosy, tak to. <grym> zerosy, zerosy tak. kiedy zerosy wrócą. To ciekawe w ogóle, możemy sobie kiedyś odpalcie ten, ten podcast za 5-7 za, za lat i wspomnijcie e... słowa. I zobaczmy, czy Wójt to się stało. Tak. Tak. Się, czy czy, czy Zerosy powrócą. Tak, a zerosy czym są? Myślę, że jeśli chodzi o, o muzę elektroniczną i o tą taką o klubową, to są czasami e, zdecydowanie bardziej jazzowymi, nu-jazzowymi. Acid jazzowymi to, są, to była absolutnie dekada brzmień miksowanych wiesz trąbek oczywiście no przecież najsłynniejsze dwie płyty chyba Ostrego tak jazz w wolnych chwilach i lekcja oparte kompletnie no to widzisz i to totalnie o jazzowe właściwie wymieniać by długo bo tak bo mamy i Pink Freud, czyli Wojtka Kamazerskiego który wtedy święcił triumfy w Polsce, jeśli chodzi o to, mamy i, i, i samplował trąbki, skreczowali trąbkami, mamy no wiesz, po prostu rozkwitnie. Pin, radio Pin, które wtedy. Re, jazz, re, jazz Radio. Oczywiście. E, w muzyce elektronicznej no, Cinematic Orchestra, Bonobo, Jazzanowa, e, Nusprit Helsinki, Kyoto Jazz Massif, no to są światowej sławy. E, e. Wydawano jakiejś składanki, nie wiem czy pamiętasz, Smooth Jazz Cafe. No, Smooth I Jazz po prostu Cafe. To wszędzie, każdy miał to w domu, każdy tego słuchał, bo to była idealna muzyka w tle. To był w ogóle jakiś taki renesans mocno nie jazzowych klimatów w ogóle. No, tak absolutnie, absolutnie, tak. I, yy, I te rzeczy korzystały z elektroniki bardzo mocno, bo wszystkie te podkłady leciały, wiesz, to były lupy perkusyjne, no w takie wiesz, wtedy się wydawało takie współczesne, trip hopowe. No trip hop wtedy też przecież yy, jeszcze, jeszcze miał swoje, swoje tchnienia, ale to zeszło niestety właśnie do przysłowiowej windy dosyć szybko. Ta dekada. Zero-zero słów się absolutnie domknęła brutalnie, i zresztą. Niesamowite, bo, 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 bo i pozamykały się te wszystkie radia, poznikały te wszystkie składanki. Jak słyszymy gdzieś y, trąbeczkę improwizującą, tak, do... Nikt już jazzu nie słucha. Y, jazz taki jazz klasycznie porządny. Ja wiadomo. prowokuję, 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 to jest prowokacja. Istnieje, ale elektroni Mariasz elektroniki z jazzem, ta cała epoka nu no jazzu, to, to się najnowsza. trzeba mocno, zawsze papierkiem lakmusowym jest pop, nie? To w sensie dzisiaj już nikt nie gra pop, wszyscy grają alt-pop, ale jednak jak, jakby z czego czerpie pop, to dobrze też pokazuje, jakby. W jakim miejscu jest, nie? Jakby jest w ogóle. No tak. I czym, czym, czego ludzie słuchają, czym, czym się interesują. No tam się, tam się, tam się te rzeczy odciskają, te, 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 słychać te brzmienia, więc. Więc de dekadę po, po, po Nightisach y, była dekada ewidentnie z z jazzowiona i ona zeszła do windy, zniknęła, bo ona była też mocno wydizajnowana, to były zawsze eleganckie rzeczy, dopracowane brzmieniowo. Potem się troszeczkę wyjechał punk rock, elektronika też poszła znowu w... w, 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 w zły... brudu, tak, w tak, no. brud, rozpierdol, pamiętam triumfowały kolejne, wiesz, y, absolutnie światowe trendy, największe, no to było, była cała Flying Lotus, cała ekipa y, związana z jego wytwórnią i, i te wszystkie nubitowe, pojechane, wygrzane rzeczy. Ja też się wtedy bardzo mocno w to wkręciłem i też szybko o tym jazzie zapomniałem, a sam wtedy robiłem takie rzeczy. to wydawałem w wytwórni właśnie jazzanowych w kompoście. No właśnie, to, to jakbyśmy, jakbyśmy, Wojtku, na chwilecie tak... No to, to, to zanim właśnie przejdziemy dalej, to mm -hmm. tylko skwituję, że wydaje mi się, że to w jakimś sensie wróci. Może nie wróci jako jazz, ale wydaje mi się, że elektronika... I muzyka w ogóle znowu troszeczkę sięgnie po, po, te, po te tradycyjne instrumenty, po żywe brzmienia, że, że ten taki, yy, taki, taki czas yy, teraz syntezatorowy, wiesz, nighting, to pięknie, to, to znowu gdzieś jakoś sięgnie po to. Tak mi się po prostu wydaje, bo, bo ludzie lubią zmianę, ludzie lubią z, yy, yy, lubią jak ta kultura musi mieć być sinusoidą, Więc to ciekawe, sprawdzimy za parę wracamy lat, tak. za parę lat do tej audycji i sobie y, sprawdzimy, sprawdzimy, tak. sprawdzimy i, no. sobie, i zrobimy follow-up do tego. Dokładnie, I tu kropka. Tutaj kropka. Dobrze, mm, bo jakby krążymy sobie wokół tych tematów muzycznych, które są arcy ciekawe, ale ja chciałem troszeczkę wyjść jeszcze z tobą na taki trochę poziom głębszy. E, i, I troszeczkę odejść od może od tematów stricte muzycznych, bo chciałbym pogadać trochę więcej o w ogóle o twoim życiu mhm. i e, Generalnie mamy sytuację taką, że jest 2007 rok. Ty sobie tam nagrywasz swoją muzę. No i pojawia się sprawa kompostu, tak? Yy, I wydania u nich płyty. Ty masz lat wtedy, jeżeli szybko policzę, to jakieś 19-18, coś takiego, może trochę więcej. Czy mniej? No jak się pojawiła ta sprawa w ogóle ona tam się ciągnęła trochę. To tam był 2006, więc oczywiście tak. miałem wtedy ile? 20, 20, 20 lat? O. jakiś Robiłem sobie Ja z matematyki weż. miałem dwuję, także <grym> ciągle poprawki co roku, także <grym> mocny w tym nie jestem. Ale jesteś młodym człowiekiem i nagle bank po prostu jedna z najsmutniejszych wytwórni yy, odzywa się do ciebie. Z no popozycją. dla mnie wtedy numer jeden. To tak. było ciekawe, mhm. bo ja wtedy no bo ja to był kompost robiłem... i ninja tunes, tak? Tak, tak. Takie dwie. Ninja było super, ja lubiłem, ale jakoś tam kompost mnie bardziej jarał, bo był właśnie bardziej, wydawał mi się bardziej nawet jazzowy. Po tam był mój wtedy absolutnie na tamte lata ulubiony zespół jazzanowa. I ja ich wtedy pamiętam, miałem największą fazę na nich i robiłem muzeę, która, która. Oni byli wtedy gigantyczni, nie? Giganci, absolutnie. Tego słuchali, no. Wszyscy tego słuchali do tej pory, te rzeczy. Każdy brzmiło. miałem Petrójki sobie gdzieś tam na kąpie. Tak tak tak, <laughs> Że... tak, tak, tak. Teraz jakoś tak się nie są ikonami. I, że, jak mówisz, że za nowa, to każdy pamięta. Jak mówisz, że nie wiem, Bonobo czy Cinematic, to, to orkiestra to pamięta. O, Cinematic a też kochałem. Ale ogólnie to na pewno to był totalny świat. Miałem ogromne marzenia. Chciałem być taki jak oni. Chciałem tam być wszędzie i, i rzeczywiście i, i jakoś namówiony przez kolegę zupełnie tak z od czapy, żeby wysłać sobie tam po prostu swoje, swoją muzyczkę. Z tego co pamiętam, to była taka historia, że twoja siostra ci napisała w ogóle listą. Jakiś tak? liścik po angielsku, tak. coś mi tam przetłumaczyła, no bo zawsze dobra z angielskiego, coś tam hello bo. I, I like music i tak dalej. No i oni w ogóle do mnie odpisali, że super, że im się podoba, że znajbiście, że zróbmy sobie płyt, płytę winyla, Więc jak to mo, mi, możesz sobie wyobrazić, jak bardzo yy, to po prostu. No to był jakiś pewnie dla ciebie no, gwiazdka z nieba, tak? No, jakby Kurde, ogóle... to nawet ciężko ocenić, bo to jest trochę tak, to, to jest tak abstrakcyjne, że jesteś dzieciakiem, który nie myśli w ogóle o, o, o tym, żeby to sprofesjonalizować. A oczywiście ma, marzenia były, były ale. A to, to, to tak abstrakcyjne, że w ogóle. Bo ty w nie formalnego to... wykształcenia muzycznego nie masz? To nie, jest, to jest nie, nie. nie. Ja, nie sposób, mam. Tak? No, ja nie mam. Ja nigdy nie, nie uczyłem się profesjonalnie nut ani grać. Ale grałem zawsze oczywiście od życiaka na wszystkim i tylko ze swoim jakimś trybem szalonym się uczyłem swoich kombinacji. Akordy mm. dla mnie na pianinie to są takie śmieszne jak gwiazdozbiory zbiory w ogóle. Z to, co, nie <laughs> wiem, to są takie układy, które możesz połączyć kreskami i robią się kształty, więc widzę, że układał się rękę w taki kształt i, o, i tak dalej. Więc okay. ja do tej pory gram, gram kształtami. I zawsze na taki sposób się uczyłem. No, i właśnie robiłem sobie tą muzykę, wiesz, zupełnie na zajawie, i gdzieś tam nagle po prostu. To trafiło do, do, do mojej Mekki po prostu, idealnego miejsca i no i zrobiliśmy tam taką, tak, taką epkę. Teraz to wszystko, wiesz, jest zabawne. No, jakieś dwa utwory, dwa remiksy poszły na winylu. Z dystrybucją, wiesz, na cały świat w ogóle. Kompos miał dystrybucję absolutnie wszędzie, lub mnie zdjęcia no, Ludzie jest... w Australii generalnie, tak, w Japonii tak. znajdują Absolutnie. Znajdują do tej pory, i... tak, do tej pory ta płyta w ogóle jest w sklepie, wiesz, w San Francisco. Ktoś mi wysłał też jakiś czas temu, że jest w San Francisco na wakacjach, przegląda winyle i mówi: o! moje to kurbański pytanie. Więc, yy, ale teraz, teraz oczywiście, w czasach, kiedy muzea jest globalnie, wiesz, nie ma granic. I to jest fakt. Przez Spotify'a i przez Netflix, czy inne rzeczy, tam rzeczy muzycznie trafiają wszędzie. No to, ale kiedyś to absolutnie nie, no to nie było mowy o tym, żeby. To naprawdę parę osób w Polsce gdzieś tam zdarzało się komuś coś zagrać. i Skalpel był, był wielkim sukcesem polskiej muzyki elektronicznej, powiedzmy, a jazzowej. No też, tak, tak. Dokładnie. Tak, tak, dokładnie no właśnie, a propos. No, e, no i, i, i dla mnie to było jak dotknąć Boga za, za stopy. Tak. No i super, no ja wszystkiego od razu poznałem. Nagle z jakiegoś no-neima totalnego. Wszyscy się od razu odezwał do mnie, pamiętam, Maceo Wyro Envy, cała ta scena warszawska. polskiej, sceny. Łukasz, wtedy właśnie z Łukaszem się poznałem, dokładnie jakby przez to. Łukasz mnie poznał w SideOne'ie, w sklepie z winylami. Ziomek, co prowadzi ten sklep, mówi, ty, ty, to ten, to ten ziomek, co wydał w kompoście. I Łuki wtedy mnie jakoś zahaczył, zagaił, gdzieś tam się spotkałem. Byłeś przez jakiś czas z ziomkiem z kompostu po prostu. Byłem ziomkiem z kompostu. Wiesz, to była mocna sprawa, bo to wtedy, wiesz, wtedy o tym kurczę, Gazeta Wyborcza pisała, wiesz, na nie pierwszej stronie gazety, ale na takiej muzycznej tam, w, w muzycznym dziale. To zaraz pamiętam, po nekrologach. Zaraz po nekrologach, <laughs> tak. Było, pamiętam, że wiesz, Polak w Światowej Wytwórni i tak dalej, więc oczywiście to było dużym wydarzeniem na, 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 na polskiej scenie nie, Ale pamiętam, pamiętam artykuły w różnych, w różnych takich y, magazynach muzycznych, też pojawiały się po prostu y, artykuły o tym. Odby, ja pam, pamiętam twoje jakieś takie sesje zdjęciowe. No nie jest to, wiesz, nie jest to jakaś yy, nieskromność, ale bo, bo, bo to przecież nie o to chodzi, prawda, żebyś tutaj się no, siłę, ale prawda to... Więcej, więcej niż prawda, więcej niż dobę w tym podcastie. <laughs> Tylko właśnie, wiesz, ta historia, to ty, ty wiesz, no bo wiadomo, że my się znamy całe życie, yy, ale, ale słuchacze nie, więc dla mnie ta historia obróciła się przeciwko mnie tak naprawdę. Wejdę ci w słowo, ale to jest po prostu no niesamowita historia tak naprawdę. Miejsce, w którym ty jesteś dzisiaj i to, co ty robisz, kompletna topka Wiesz, jakby, no bo taka jest prawda, no jakby, tak jak mówię, więcej niż prawda, więcej niż dobę jest w tym podcaście, więc nie ukrywajmy, no to, że twoje dokonania ostatnich lat, jakby są, jest, jakby potwierdzają tylko twoją jakość muzyki, którą robisz, twojego, twojego talentu, twojego, twoich możliwości, I tutaj już skończę słodzić, bo się nam za słodko zrobi zaraz, no ale był ten moment taki, no naprawdę trudny. No i właśnie, I właśnie się zaczęło od tego, tak. I się tak, się tak, zaczął od tego, zaczął tak? Się tak od... Gigantyczny sukces i potem co się dzieje. Tak, tak, no zaczął się od tego, Wiesz, na pewno ten kompos poprzedziło dobre kilka lat. Myślę, że no jak to było w 2006, no to pewnie... Z, no dobrych 8 lat, czy ileś na takiego za, zajawkowego napieprzania muzy codziennie, robienia bitów właśnie, nagrywania tych śmiesznych płytek, co, co przyniosłeś na takiej zajawie i na takim poziomie perfekcjonizmu właśnie. Którym... Z tych płytek, ja chciałem serdecznie pozdrowić tutaj kolegów, którzy wydali te Solara i Wentyla, nie, nie tego Solara, drodzy Państwo, znanego z jednej bardzo popularnej wytwórni muzycznej, ale innego, tak, ale, ale, się, ale jest my, jeszcze taki tak. Pozdrawiamy, pozdrawiamy. <laughs> no i wiesz, i to było, to było poprzedzone z wieloma latami naprawdę takiej, takiej pracy ciężkiej, więc ja byłem naładowany umiejętnościami, szybkością pracy, w ogóle skillem totalnym i, i ten kompost nagle przyszedł. Myślę, że teraz widzę nie, nie bez powodu, no bo po prostu ja naprawdę robiłem wtedy bardzo techniczne rzeczy. A muza wtedy lubiła bardzo elektronika, wchodziła w swoją fazę taką pierwszą, komputerową, poważną i naprawdę tacy zawodnicy, co, co umieli w nią wszystko tam zrobić, dźwiękiem na tamten moment to nie, było, to, nie, to nie było ich dużo, tak? Ja zawsze byłem jedyną osobą w klasie, która robi muzykę. Zawsze byłem swoim, ja nie znałem drugiego Yy, nie miałem Ziomka drugiego. A pt. to jest prawda, bo ja nie, też nie pamiętam z Soliówka i w ogóle z okolic w tamtych czasach, żeby ktokolwiek w ogóle zajmował się czymś takim, co ty się zajmowałeś. Ty byłeś jedyny. Tak, Czas tak. To... wszystkie podwórkowe rapery, przychodziły do ciebie robić muzykę. Bo to no. warto, warto powiedzieć słuchaczom, może młodszym, że wiesz, no w tych latach naprawdę każda ekipa, nie, 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 nie każda ekipa miała Ziomka, co robi muzykę, tylko to na raz, na parę ekip gdzieś ktoś robił, a drugą osobę, która robiła muzykę, tak fest, naprawdę wkręconego producenta spotkałem dopiero w liceum. To była pierwszy raz, miałem, o, wow, jakiś mój kolega z szkoły, nie? nawet nie z mojej klasy, też robi muzę elektroniczną. I się jarałem mega, spotykaliśmy się raz na jakiś czas, coś tam, wymienić w ogóle doświadczenia, programy, pierwszy raz jakiś, wiesz, sample od niego mogłem wziąć, to było wow, że ja poznałem drugą osobę, jeździłem wtedy, wiesz, do raperów różnych na, w, różnych, w różnych miastach w Polsce, żeby dawać bity, to było naprawdę, yy, nie było popularne bardzo. A teraz... Jestem, no widzę sam, że po prostu naprawdę dużo więcej ludzi robi muzea i świetnie. Wtedy tak nie było, więc wtedy po pierwsze było dużo mniej ludzi, którzy robią muzea, a po drugie, no ja mówię, jeszcze dodatkowo byłem. Byłem totalnie wkręcony już od kilku lat i słuchałem tych rzeczy z zagranicy, więc to nie było dziwne, że ta zagranica mi wszystko chwyciła mnie i, i oni po prostu jak dostali płytę takiego Hi, Am Wojtek from Poland i to, to otworzyli, to to nie były jakieś podstawowe rzeczy, tylko to były naprawdę dojebane produkcje jak na tamte lata. No i oczywiście od razu odpisali, że jasne, róbmy winyla i zrobiliśmy winyla, więc teraz ten proces rozumiem. Wtedy oczywiście mnie dojebał totalnie, bo to był jakiś szok. Pamiętam, pojechałem gdzieś jakiś jeden koncert zagrać, gdzieś Bonobo tam występował na tej samej scenie, na backstage'u. Nagle ścisnąłem rękę z Bonobo. Jazzanowa przyjechała do Polski się si si od razu z nimi spotkałem. Poszliśmy sobie na jakieś piwo, więc siedziałem na tydzień czy dwa tygodnie po tym, jak słuchałem płyty Jazzanowy, spocony po prostu z podniecenia, że jak można robić taką muzykę. Ja siedziałem z nimi i, i, i napiliśmy się piwa z Aleksem Barkiem. Tego nie da się opisać słowami. Ja byłem tak posrany, że oczywiście mnie totalnie mnie zestresowało. I to jest ta druga teraz część historii. Mnie tak zestresowała ta sytuacja. Nagle się poczułem z chłopaczka, co robi muzykę w domu i się strasznie tym cieszy. Z chłopaczka, co robi muzykę i ocenia to nagle, w moim mniemaniu, wtedy cały muzyczny świat. O, Laurent Garnier. Wiesz, recenzował moją płytę. Tam takie była rubryczka w kompoście, gdzie pisali ludzie, czy jest fajny tam. New EP from Wojtek is really great, Laurent Garnier. To wiesz, to, to był taki poziom, kurde, za dużo na, na tą głowę małą, wrażliwą cholernie, że ja już nic nie, na, po prostu się zamknąłem w sobie na wiele lat. Mnie to totalnie wyłączyło, nie skończyłem żadnego Wiele lat utworu. Nie, nie robiłeś muzyki. Tak no, ja, ja po tym kompoście zniknąłem na, na prawie 10 lat. To jest niesamowite. Ja to jest w ogóle, wiesz. A czy teraz sobie myślę, że z jakiejś perspektywy to się wszystko dobrze skończyło, ale ja zniknąłem zrobienia muzyki, nic już nie wydałem swojego, nie zamknąłem żadnego utworu. Pamiętam, poszedłem do psychologa, nawet, próbowałem szukać odpowiedzi na to pytanie. Wszyscy mi mówili, że jakby jak... To, to Wojtek, no po prostu się stresujesz tym. Musisz to. Rodzice mi nawet mówili, żebyś to już Wojtek, to już odpuść, wiesz, nie, nie stresuj się tym. Siadałem do, regularnie znowu do muzy i myślałem, że skończę te utwory na, kolejnym, na kolejną Epkę w kompoście. Ty próbowałeś, że tak Próbowałem. Tak powiem. Próbowałem ciągle i kończyło się potem łzami, blokadą. Nic nie, nie umiałem nic skończyć, żadnych utworów, ta blokada była. Kiedy robiłem muzykę, zmyślałem o tym, że robię ją dla siebie, ale, ale nie było tej blokady, jak to blokada. Ona ma konkretny swój zakres działania. Nie było jej, kiedy ktoś u mnie zamawiał muzykę. Aha. I nagle, okay. wiesz, i poszedłem na... Dlaczego ty mówię? No poszedłem na jakieś studia, no, żeby coś robić. Na jakieś fantastyczne wybory dokonywałem. Poszedłem, tak. poszedłem na... Na edukację Poszedłem na... co może pójść niespełniony, zawiedziony porażką w jakimś sensie producent muzyczny? Na afrykanistykę. Uczyć się, uczyć się suahili i języka amharskiego. Bo myślę, że to jest absolutnie naturalny wybór. No właśnie, jak e, twoje suahili, Wojtek, w takim razie? No nie, no beznadziejnie, bez nic nie pamiętam. Ale poszedłem na takie studia, bo uważałem, że będą ciekawe i mnie jakoś odciągnął od, od myślenia o, o tej porażce, powiedzmy w moim mniemaniu. Jasne, jasne. Potem poszedłem na rzeźbę, bo pomyślałem sobie, że już tak troszkę zacząłem czuć, że może to jednak coś artystycznego. No to poszedłem na rzeźbę, yy, więc zawsze plastycznie też to, lubiłem sobie to są działać. Czy jakieś twoje rzeźby stoją w jakichś skwerach? Yy, zrobiłem wielki... Nie, może nie będę tego mówił. Może po, później powiem, co zrobiłem z betonu, ale... <laughs> ale... ale, nie, ale nie, najbliżu, to wielki, z no, siusiaka wielkiego zrobiłem na dyplom, <laughs> więc... <laughs> No i wiesz, poszedłem na te studia różne, żeby coś zająć czymś głowę, już żeby nie zanudzać. W skrócie taki profesor jeden mnie szybko złapał, że on wie, że ja z muzyką, a on to jeszcze na, na boku robił reklamy. Jako, on był operatorem, robił różne wizualne rzeczy i, i tak, a, a wiedział, że jestem, powiedzmy, uśpionym producentem, ale gdzieś tam sprawdził sobie, że, że jednak ze skillem I, i on mnie na tej rzeźbie wyciągnął już na pierwszym roku i mówi to chodź, coś porobimy razem do tych reklam, nie? Może przypadkiem trafił na płytę, która została wydana w kompoście Nie, po no on nie przypadkiem, <laughs> czy znaczy, tak, no wiadomo, że tak, no, potrafił na to, sprawdził sobie to i skumał, że, że jakby u niego na roku jest po prostu dzieciak, co ma tutaj właściwie prawdziwy gdzieś skill. Jestem mu ogromnie za to wdzięczny, bo zaczął mi po prostu przynosić zlecenia na studiach. I po, po, po godzinach zawsze mi mówił tylko Wojtek, nie zawalaj przez to studium, bo mnie profesor Kowalski, za, wiesz, zajebie. Więc, ale po godzinach potem z Łukaszem robiłem nagle reklamę czegoś, reklamę tego, galę taką, siaką, bo dużo gal robił takich, jako wizu, od wizualnej strony, scenografia, wideo i tak dalej, a ja robiłem do robiłem muzyczkę do tego wejścia, wyjścia i okazało się, że tam nie ma żadnego problemu, że mogę robić muzykę, no bo nie ma tej nie ma tej presji, nie ma nie ma tej, tego wiesz, oceny, Compost rekords i nie ocenia mnie Laurent Garnier, tylko nikt mnie nie ocenia, jeśli ktoś mi za to płaci. no i, 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 I to poszło, wiesz, z taką siłą, bo wiesz, ta cała energia moja muzyczna niespełniona po prostu się skumulowała na te zlecenia, więc ja, ja już na drugim roku założyłem firmę, która robiła muzykę do reklam, napierdalałem kampanię za kampanią w dzikich ilościach i to się tak rozkręciło, no bo wiesz, bo rzadko kiedy do reklamy robi człowiek muzykę, człowiek, który jest, ma taką potrzebę tworzenia, bo jest taki już piony, no to tak, się nie bo. zdarza na a co dzień, nie? to w sobie kumulowałeś, nie? Tak, Pobresu kumulowałem nagle... to w sobie, nie mogłem się spełnić jako jako muzyk. Też było parę lat dobrych po tym kompoście, więc jak mi zaczął Łukasz przynosić Yy, zlecenie za zleceniem, no to ja tam dawałem z siebie wszystko i ten rynek mnie za to bardzo docenił ten reklamowy, no bo, bo my mieli na rynku nagle cholernie zmotywowanego producenta, który umiał robić w różnych stylistykach nagle, więc ja zacząłem robić naprawdę kampanię za kampanią i naprawdę ogromne kampanie telewizyjne, yy, wszystkich jakichś największych klientów, i no nie ukrywam, że zrobiłem w świecie reklamy. Yy, to mogę to powiedzieć skromnie no gigantyczną jakby karierę. No myślę, że w, jest mało ludzi z tak bogatym dorobkiem reklamowym w Polsce jak ja. To było zabawne, no bo miałem te cały czas dwadzieścia parę lat. Zarabiałem jakieś koszmarne, jak na dzieciaka, kosmiczne pieniądze. W reklamie się zarabia dobrze, więc kupowałem sobie modularne syntezatory. Wszystkie syntezatory, które chciałem, urządzenia, jakieś najdroższe preampy. No, po prostu u mnie w domu stały rzeczy za. Chodzi, Chodziłeś w Gucci? Nie, ja w ogóle nie chodziłem <laughs> dalej w tych samych czarnych bluzach z kapturem, tylko po prostu. Kupowałem sprzęt i, i na nim nie robiłem, nie robiłem na nim swojej muzyki, bo cały czas miałem jakąś blokadę i się stresowałem, ale sprzętu miałem po prostu absolutnie bez limitu komputer i sprzęt, i trochę nie wiedziałem, co ze sobą zrobić. I tak przezipowałem sobie właśnie te kilka dobrych lat, no w sumie prawie 10 lat takiej przerwy między tym kompostem, aż do momentu, kiedy ta moja znajomość z Łukaszem, którą cały czas mieliśmy, tutaj też dla niego ogromna jakby wdzięczność, bo, bo, bo gdzie on mi tak w którymś momencie mówi, no to ma może czas, wiesz, może czas, żebyś te swoje modularne syntezatory. Uruchomił i porobił znowu muzę, nie? No, zróbmy coś, to zróbmy coś razem w takim razie. No to ja mówię, dobrze, to zróbmy coś razem. No i związem do niego któregoś razu wszystkie te, te sprzęty. I jakoś tak po prostu z nim w jakichś sprzyjających okolicznościach, jakimś wyluzowaniu, w jakimś tam troszeczkę melanżu też, nie ma co ukrywać, który z, po prostu z Łukaszem sobie uskuteczniliśmy, robić tą muzyczkę. Ta atmosfera, ta aura wokół robienia muzyki po prostu na tyle się zmieniła, że ta, ta sytuacja była nowa, że. Że się odblokowałem, tak? I zaczęliśmy, i, z, I zaczęliśmy rysy w ten sposób. I, i, i tam też, jak, jak w tym reklamowym świecie mówię, rzadko się zdarzał ktoś, kto był tak zmotywowany, no to tutaj też te rysy miały z mojej strony na pewno mega kopniaka, no bo ja się odblokowałem. I ja tam dałem z siebie nie 100%, a, a, a 500%. Bo ja wiedziałem, że wow, ja mogę znowu robić muzę. To ja już ja w pierwszą płytę Rys włożyłem naprawdę siebie razy 5, Ja nie, nie odpuściłem tam nic na tej płycie, co, mogł, co mogłoby zostać odpuszczone. Pytałeś o perfekcjonizm wtedy, no to tak, pierwsza płyta Rys była... Łukasz był na maksa, wiadomo, no nie miał tego problemu blokady, ale ja, ja, byłem, ja byłem, znając swoje możliwości, to byłem po prostu jak, jakimś himenem, nie? To na pewno pomogło bardzo temu projektowi, że, że to nie był, nie, nie, nie robił tego, nie robił, ja mówię tylko o sobie, tak, nie chcę tu za Łukasza mówić jego motywację, ale w moim przypadku nie robił tego z, 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 po prostu z, z, zwykły gość, co sobie, te, robił to gość, co był głodny, kurwa, muzyki, jak nigdy w swoim życiu, jak 10 lat wcześniej, wróciło do mnie to wszystko, co czułem wtedy, że że chcę. Ja pamiętam ten moment, To był niesamowity czas w ogóle i te rysy, rysy po prostu, rysy wyf wyfrunęły nam jak rakieta, bo my byliśmy na, na naspidowani po prostu chęcią tworzenia. No tak, a propos spidowania i chęci tworzenia, bo jak czy, czytałem twój wywiad z Filipem Kalinowskim do, do Zina, e, który był dołączony do albumu Serce Jerzyka Krzyżyka, to tam wspominałeś, że tam... Czytałeś, <laughs> 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 dobra, myślałem, że... Myślałem, Dob przygotowałeś się, dobra, no, no tak, tak, znaczy nie ma co też ukrywać, że że, że ten etap, kiedy tworzyliśmy rysy, te rzeczy powstawały nie, nie do końca w trzeźwym, tylko w trzeźwych umysłach. Ale co myślisz, jakby, bo, bo ty powiedziałeś prost, że narkotyki pomogły się tobie odblokować? Ja widzisz, myślałem, że zgrabnie tutaj to, to, to przejdę nad tym. Nie, nie. Słowo się rzekło, nie? Ja nie, nie, nie wygrzebuję niczego, co nie zostało wcześniej powiedziane, tylko chcę po prostu. Nie, no pewnie, pewnie, no bo ta, ta część tej historii, no jak związałem te rzeczy do Łukasza, no to, to oczywiście ta blokada nie zniknęła jak ręką odjął magicznie, bo po prostu zniknęła. Tylko myśmy się też troszeczkę gdzieś wprowadzili w jakieś stany. i, Ale nie chcę też być tutaj promotorem używek. Ja po prostu miałem taką historię. Tego, nie, jest wiadomo, to, że każdy jakby, potrzebuje mm. tego, żeby się odblokować. Ja nawet szukałem przez te lata, chodząc do tych psychologów, jakiejś odpowiedzi medycznej. Ja miałem nadzieję, że oni mi powiedzą, że pan po prostu zachorował na X. No to wtedy jest lek X, i tego nie ma, ale nie udało mi się nic takiego znaleźć. Wszyscy mówią, że ja ogólnie jestem zdrowym facetem. To jest kwestia do, ja, prawdopodobnie ja na terapię, myślę, no. którą po prostu nie udało mi się zrobić. Nie, wystąpuję ja wbijam ci się w słowo, dlatego że chciałem też jakby tutaj podkreślić to, i myślę, że to jest ważne też dla mnie dlatego, że też jakby zmagam się z różnymi tam sytuacjami w swoim życiu i tutaj żadnej tajemnicy nie ma, że, że też od ta, tych czasów tak naprawdę do dzisiaj, no to minęło sporo czasu, tak mówimy o, o teraz to już jest ponad dekada, no to psychiatra, psychologia w ogóle zrobiła niesamowity postęp w ciągu ostatniej powiedzmy półtorej dekady czy dwóch dekad, jeżeli chodzi w ogóle o rozpoznawanie różnych jednostek chorobowych i leczenie. Także są farmakologiczne metody, którymi można dzisiaj, zdrowe na receptę, którymi można zastąpić pewne, pewne rzeczy. Nie które... tak, no a... To właśnie a ten mój problem wtedy, to tak. jest to jest jednak to było wiele lat temu i myślę że wtedy już pewnie dało się to lepiej rozwiązać ja po prostu nie miałem tego ale myślę że świadomość społeczna też była zupełnie inna nie? jakby to wtedy tak. dzisiaj, dzisiaj jak ktoś mówi że idzie do psychiatry jakby to jest takie no okej no super jesteś chory idziesz do psychiatry nie to tak samo jak boli mnie noga idę do tam prawda lekarza rodzinnego czy do ortopedy a wtedy no do psychiatry no kto chodził no czupki chodziły do no psychiatry tak tak, tak? tak mówi tak. oczywiście w ujęciu potocznym no, bo tak się wtedy tak, mówiło tak się wtedy i mówiło, i to było nie? bardzo że... krzywdzące i no. myślę że, że... To jest część tej historii, że ja właśnie też nie trafiłem w dobry, w dobry czas w świadomość. No, ale dzisiaj mi... jesteś w super miejscu. No, i, chodzi o... wiesz, no bo rzeczywiście to do końca może tą trudną historię. Tak, no faktycznie odpaliliśmy rysy może w nie najzdrowszy sposób, ale akurat wtedy dla mnie dla mnie zbawienny, to mi odblokowało wszystko, co się działo. Rysy poleciały jak rakieta były moim wielkim back to the game i były też potem świadomym, świadomie odrzuciłem używki w swoim życiu bardzo mocno, wiadomo, jak każdy z potknięciami, ale, ale ja świadomie staram to się... się... Trzeźwienia tak, tak, ja świadomie staram się żyć, chcę żyć trzeźwo i zdrowo w, w miarę. Mówię to paląc teraz tutaj sobie papieroska z tobą, ale to sobie zostawiłem. <laughs> coś to, trzeba za mieć. Zawsze jakiś wentyl jest potrzebny. Tak, nie? tak, więc... Ale, ale, ale wracając do muzycznego wątku, no to tak, to rysy, mnie, rysy były powrotem do gry. I powrotem absolutnie na to, co chciałem robić, i jestem w miejscu, w którym się po prostu dobrze czuję. Ale popatrz, bo to z tej historii wynika taki. Pozwolę sobie teraz tutaj zabawić się w, w, mor w moralistę, tak? Będę tutaj, prawda, jakiś morał z tej historii wyciągnąć. Ta przerwa tak naprawdę, przerwa w pracy artystycznej, wcale tobie tak naprawdę nie zaszkodziła. Że to nie, jest koniec, to nie był koniec Twojej kariery, tak? że jednak, jednak, jednak to, że ktoś. Miałeś tą prawie dekadę przerwy w robieniu muzyki, powiedzmy tam oczywiście tak jak powiedziałem, w tym się robiłeś, ale tak, autorskiej, no świetnie. Miałeś tą przerwę, to ona jednak nie, nie sprawiła, że się świat zawalił i Wojtek Urbański jakby o, o przepadł w ogóle gdzieś w niebyt muzyczny i nic więcej, bo dzisiaj jakby no, no, no zbierasz gigantyczne żniwa jakby swojej pracy i swoje, swojego talentu, pomimo tego, że trafiła cię ci taka długa przerwa. A czy wiesz, jakby szukać jakiejś morału, to tak, to można na pewno. Na no jeden wyciągnąć, że nie, warto się nie poddawać, i, i może się życie odwrócić totalnie, bo ja już mi się wydawało, że ja już nigdy nie wrócę do. No, już no być rzeźbiarzem i afrykanistą, a proszę. Tak, no i modry od muzy w reklamie. jest jedna rzecz, ale to co mówisz, czy, się, czy to mi na złe wyszło? Nie, no ta przerwa mi wyszła na no, tyle na dobre, że to, 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 to trochę szczęśliwie bo przez te lata robiąc muzykę w reklamie właściwie wymodelowała mnie dzisiaj na taki w takim modelu jestem chyba, że ja mam bardzo dobrze ułożone, gdzie zarabiam muzyką i dzięki temu w projektach artystycznych mam dużo więcej wolności, bo ja cały czas jestem w tym świecie reklamowym, nie będę tego ukrywał, ja robię muzykę cały czas do reklam miałem taką rozterkę przez chwilę, że ja to wszystko rzucę ja w ogóle teraz to tylko artystyczną muzę ale dosyć szybko sobie pomyślałem, a po co właściwie to czemu nie, to zostaw sobie tam i dzięki temu robić swoje rzeczy artystycznie i wydawać sobie płytę, nie wiem, Selected Works, która absolutnie nie miała przełożenia komercyjnego na nic. Bo, bo jeszcze w międzyczasie wiedziałem, że ja i tak sobie spokojnie żyję z muzyki w reklamie. Zresztą często mi koledzy po fachu jakby tego trochę zazdroszczą. Znaczy, mówię to tylko bowiem, bo rozmawiam z niektórymi i, i, i mówią, że fajnie, że właśnie z jednej strony grasz festiwale, koncerty, a z drugiej strony robisz reklamę, że to jest super, że jesteś w tych dwóch światach, bo to ci daje spokój. Tak. I, i ten. Y, y, i Myślę, że to też, jeśli tutaj nas słuchają twórcy, to taki zdrowy balans między tymi rzeczami, które robimy komercyjnie, a tymi na, i naszymi, że nie warto się ani w jednym, ani w drugim zatracić totalnie. Ludzie, którzy postawili tylko na własną sztukę, że tylko chcą być artystami, często po prostu mogą być zaraz zmuszeni do tego, że w ogóle jej po prostu nie będą w stanie robić, bo no tak, nie będą to się mieli Sztuka utrzymać. kosztuje niestety. Tak, to jest brutalna praca. A z prawda. drugiej strony, ludzie, którzy którzy już poszli tylko w komerę i zapomnieli o sobie jako artystach, no to też, nie, też może się może to nie być najszczęśliwszy. To no tak, spełnienie, nie? Jakieś tam tak, na pewno. najszczęśliwszy mhm. układ. A taki zdrowy balans, jak sobie powiesz szczerze, że naprawdę po prostu robisz y, ileś dni w tygodniu te reklamy i nie odpuszczasz tak tego do końca. Że jednak dbasz też troszeczkę o to, że doceniasz, że jest to, że możesz zarabiać na, na tej muzyce do reklamy rowerów, a potem na tydzień pojedziesz nad morze, ustawisz sobie komputery, głośniczki i zrobisz sobie piękny kawałek muzyki po nic dla siebie. I ja Mówię to, bo to jest mój scenariusz że tam sprzed kilku tygodni, kilka tygodni temu dokładnie tak miałem, że wiesz, Przelew przyszedł za reklamę i mówię, kurde, dobra, biorę teraz głośniki, kupiłem sobie, wykupiłem jakiś pokój z widokiem na morze i pycham robić muzykę. I, i to jest, super. i dzięki temu. Że mogłem tak właśnie działać. Super. Wojtku, ten wywiad zasługuje na pewno na drugą część za jakiś czas, bo ja tak czuję i przewiduję. i... Za, i... za, za, za 10 lat, jak będziemy sprawdzać, tak, czy, czy, czy to się potwierdzi. zwrócił. No że, że, że można byłoby jeszcze bardzo wiele tematów poruszyć. E, ja przygotowałem sobie na ten wywiad dzisiaj z Tobą 27 pytań. Zgadnij, ile udało mi się z nich zadać. No, pewnie 7. <laughs> Nie, 3. Ale e, to tylko dlatego, że Ty jesteś tak fantastycznym gościem i człowiekiem, który ma tak dużo do powiedzenia m, na te tematy. Ty, za co Ci serdecznie dziękuję, bo chyba nic mi jako prowadzącemu na pilotażowy odcinek nie mogło się trafić niż człowiek, który ma y, taką elokwencję i taką chęć opowiedzenia o sobie i o swoich doświadczeniach. A bardzo żywycznych. mi się rozmawiało, też Ci dziękuję i, 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 i czekam na kolejne Twoje Rozlicze, odsłony. Y Wojtku, no, no, drodzy słuchacze, no, no, człowiek, który po prostu powstał jak Feniks z popiołu, e, bo człowiek, który dzisiaj absolutnie trzęsie, za trzęsie i tąpnie jeszcze mocno, podejrzewam, rynkiem muzycznym, jeszcze nie raz i, 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 to, i to w bardzo, bardzo wyrazisty sposób. Wojtek Urbański był moim gościem podcastu, dyskastu, a jeszcze dodatkowo Dzięki. chciałem powiedzieć, że Wojtku, że no, bardzo ci dziękuję za to, że, że chciałeś tutaj przyjść i, i, i pogadać i podzielić się też z nami po prostu swoją historią swoimi opowieściami. Ja się lubię że... dzielić też dlatego, że wiem, że to jest trudne być artystą często i ludzie, myślę, że czasami czuję, że dzięki temu, że mają taką trudną historię i ja się, się nią lubię podzielić, że może to naprawdę otworzyć dla, dla kogoś, komuś oczy, może pomóc w czymś. Wyda... Po prostu... Nie trzymam tego tak dla, dla siebie, lubię, lubię, lubię się podzielić swoją historią, bo jest trudna, jest, jest złożona, jest, nie jest historią tylko wzlotów, jest też historią upadków, a myślę, że właśnie to mógłby być taki tutaj nasz morał, że, że, że nigdy nie będzie łatwo, mhm. ale, ale pięknie, że jest w ogóle taka historia, że możemy sobie potem usiąść, pogadać tak, o tych lepszych tak, i gorszych tak, momentach i jak widać, wszystkie te nawet te gorsze, wszystkie były, były po coś. Dokładnie tak, dokładnie tak. Słuchajcie, ja mam wrażenie, że z Wojtkiem rozmawiam na sekundę przed tym, jak on dosłownie dosłownie na sekundę przed tym, jak stało się żywą legendą. Także podejrzewam, że drugi raz będzie mi już bardzo ciężko go ściągnąć z wyżyn, na których on będzie szybował, żeby w ogóle przyszedł, przyszedł tutaj ze mną porozmawiał i żebyśmy my wszyscy mogli go posłuchać. Wojtku, gratuluję wszystkich sukcesów, wszystkiego, co się teraz dzieje w twoim życiu i w życiu prywatnym i w życiu zawodowym i oczywiście czekamy wszyscy na więcej super zaskakujących i fantastycznych rzeczy, które będą wychodziły spod twoich palcy i z twojej głowy przede wszystkim no i serca wiadomo no. serducha dzięki serducha. dziękuję ci również Piona i do zobaczenia a was wszystkich zapraszam serdecznie oczywiście nasze sociale żebyście zostawiali komentowali lajkowali udostępniali wysyłali do babci wysyłali do kota do psa w ogóle do wszystkich dziękuję wam serdecznie nazywam się Dudek i to był Discast. dzięki